Witam serdecznie, nazywam się Mateusz Wiadrowski, jestem przedstawicielem firmy MCMS Warka. Znajdujemy się na kolejnych targach sadowniczo-warzywniczych w Nadarzynie. Chciałem Państwu przybliżyć naszą jedną z nowości, mianowicie jest to głębosz multifunkcyjny. Na bazie głębosza możemy zbudować kilka praktycznie osobnych urządzeń. Pierwszą z maszyn, w której skład wchodzi głębosz multifunkcyjny, jest to sam głębosz. Składa się z ramy nośnej i zęba. Następną maszyną, którą możemy zrobić, jest to po odjęciu zęba i włożeniu w ramę nośną świder do wiercenia słupków pod drzewka, ewentualnie do konstrukcji wspierającej. Do świdra możemy zastosować kilka różnych średnic wierteł. Głębosz multifunkcyjny w tej wersji ma funkcję wysuwania świdra pod bok do około 1 metra. Także w każdych już i w starszych nasadzeniach i w młodszych można to urządzenie spokojnie stosować. Kolejna opcja głębosza multifunkcyjnego jest to sadzarka. Po zdemontowaniu świdra, gdzie mamy tylko wtedy ramę nośną głębosza i ząb, do zęba dokręcamy przystawkę sadzarki. Wtedy możemy sadzić drzewka. Mówiąc o głęboszu multifunkcyjnym, trzeba zaznaczyć, że ma dosyć nietypową sadzarkę do rozsad drzew i krzewów. Dlaczego nietypowa? Dlatego, że wyposażona jest w talerze zgarniające, nie jak większość sadzarek w kółka. Charakteryzuje się to tym, że ziemia jest bardziej nagarniana na drzewka i wtedy więcej tej ziemi możemy obdeptać. Drzewka są bardziej obsypane i nie wymaga to dodatkowych zabiegów nasypywania ziemi. Gdy przykładowo zajdzie potrzeba położenia sieci melioracyjnej, ewentualnie nawodnieniowej, mamy też w ofercie przystawkę do układania właśnie takiej magistrali. Kolejna z opcji głębosza jest to możliwość założenia podcinacza korzeni.
podcinacz korzeni montujemy tu, gdzie montujemy świder, w ramę nośną głębosza wkładamy podcinacz, na bazie którego możemy dodatkowo jeszcze zastosować obsypnik. Odkręcamy nóż od podcinacza, zakładamy obsypnik i mamy kolejne dwa urządzenia gotowe do użytku.